25 lat funkcjonowania warszawskiej giełdy i rynku kapitałowego w Polsce kojarzy mi się z sukcesem, jednoznacznie z sukcesem. Zaczynaliśmy w zasadzie od zera, 5 spółek. Na początku wszystko odbywa się na papierze, a dzisiaj jesteśmy największą giełdą w Europie Środkowo-Wschodniej, największą giełdą w Europie z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorstw i giełdą najnowocześniejszą w świecie, korzystającą z bardzo nowoczesnego systemu transakcyjnego. Najmilej wspominam 10 lutego 2016 roku, kiedy zaczęła się taka moja bezpośrednia przygoda z giełdą papierów wartościowych w Warszawie. Bezpośrednia, bo wcześniej też miałam już okazję i przyjemność być w Radzie Giełdy, ale od 10 lutego zarządzam warszawską giełdą i sprawia mi to bardzo dużo satysfakcji, bardzo wiele udało się osiągnąć. Opracowaliśmy strategię spółki. Zwiększyliśmy wartość spółki od tego czasu o ponad ćwierć miliarda złotych. Wpisaliśmy się w plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. To cieszy.